A co, ty też idziesz? Dlaczego? Co? Ej, dobra, ziomeczki, spokój tam. Ziomeczki, na klicki, pogięło cię. Biuro Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Zamość. Będziecie mieli gości. Dostaniemy darmowe telefony i przejazd komunikacją miejską? Pyta, czy dostaną telefony i darmowe przejazdy. Daj mi tego głowa. 1 czerwca o godzinie 11 zbierze się u was 2000 ludzi na próbę pobicia rekordu, którą organizujecie. Jakiego rekordu? Nieważne. To jacyś radni? To mieszkańcy z całego Zamościa. A dlaczego na przykład nie do Wydziału Promocji czy Kultury? Bo tak postanowiłam. Wydarzenie odbędzie się na Rynku Wielkim, a od godziny 11 będzie trwała rejestracja, podczas której każdy uczestnik dostanie naklejkę z identyfikatorem. Ja poprowadzę całe wydarzenie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego macie zrobić tak, żeby było miło. Macie zrobić dobre wrażenie, a każda osoba ma być zadowolona. Ale my nie możemy 1 czerwca. Dlaczego? Bo mamy Sejm Dzieci i Młodzieży i imprezę integracyjną. Macie też imprezy z okazji końca naszej kadencji, zjazdy i konferencje, które dla was organizuję. Dlatego macie zrobić taki rekord, jakiego jeszcze w Polsce nie było. To znaczy co? Jajco. Pomyśl przez chwilę. Słucham? Weźmiesz najlepszych tancerzy z Zamościzny, którzy poprowadzą taniec, najlepszych sponsorów, wszystkich radnych i urzędników. Macie zrobić też tak, żeby byli prezydenci. A co jeśli pan tu nie będzie mógł? To przybierzesz któregoś z naszych chłopców. Przyjeżdża do nas 2000 ludzi. Mamy im pokazać, jak powinno się bić rekordy. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł, żeby za rok zlecać im organizację wydarzenia na 20 tysięcy osób. Jeżeli chcą się rozwijać, muszą organizować większe wydarzenia niż te ich rekordy czy zjazdy. Młodzieżowa Rada Miasta to nie jest miejsce dla mało ambitnych czy leniwych ludzi. Radni muszą być otwarci na wszystkich ludzi. 1 czerwca o godzinie 11 odbędzie się próba bicia rekordów w tańcu Belgijce. Zapraszamy.